Szanowni Państwo, witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj w tym szczególnym dniu otwieramy nowe biuro Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu. Nowe biuro Prawa i Sprawiedliwości ma charakter szczególny, jest wzmocnione swoim potencjałem. Ten potencjał oczywiście tworzą osoby, które to biuro utworzyły. Oczywiście widzimy tu nazwiska, które widnieją na szybach. Jest to oczywiście pan europoseł Kosma Złotowski, jest to pani poseł minister Anna Gembicka, jest to pan profesor Krzysztof Szczucki, ale także widnieją tutaj radni Prawa i Sprawiedliwości Grudziądzkiej Rady Miejskiej. Proszę Państwa, to biuro ma szczególny charakter, jest szczególne znaczenie. Lokalizacja tego biura w centrum miasta jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna z tego względu, że dzisiaj mamy tutaj nieść tą pozytywną informację dla mieszkańców Grudziądza. To biuro ma tworzyć pewien punkt takiej szczególnej konsultacji dla mieszkańców Grudziądza, ma być pomocne temu miastu, tym mieszkańcom. Chciałbym w sposób szczególny przywitać dzisiaj naszych gości, którzy przybyli, oczywiście organizatorów, inicjatorów tego przedsięwzięcia. Zacznę tu od pani minister Anny Gembickiej, pani poseł naszej, która tutaj, prawda, też współorganizuje to biuro, tworzy to biuro, będzie prowadziła też i swoją działalność. My będziemy w tym celu też bardzo pomocni jako radni. Chciałbym także przywitać pana europosła Kosma Złotowskiego, który też jest współorganizatorem tego biura, tworzy to biuro, będzie też tutaj z nami współpracował, będzie w Grudziądzu, będzie doradzał temu miastu w sposób taki, jak będzie tylko mógł i będzie jest do gotowości do współpracy. Jeżeli chodzi o pana profesora, który też bardzo mocno zaangażował się w utworzenie tego biura, także już jest dzisiaj obecny w Grudziądzu, wiemy, że funkcjonuje biuro społeczne przy ulicy Groblowej, ale tutaj także razem z nami będzie funkcjonował, jest do naszej dyspozycji. Tak wiele, tak silnych mecenasów dla miasta Grudziądza nie było jeszcze nigdy w historii. Witam jeszcze także władze struktury naszej, jeżeli partyjnej, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią Anię Maćkowską, która jest sekretarzem Prawa i Sprawiedliwości dla całego województwa kujawsko-pomorskiego. No i witam serdecznie przewodniczącego, szefa naszych struktur Prawa i Sprawiedliwości, który jest to prawa z Repina, ale mówimy o okręgu grudziąckim numer 12 i on jest tutaj szefem. On w zasadzie tutaj tworzy tą całą pieczę nad działalnością także tego biura, ale także wspomaga nas organizacyjnie. Bardzo cieszymy się, że tak wiele osób, takie zacne grono jest zaangażowane w powołanie tego biura, w istnienie. Pojawiają się oczywiście razem z nami tutaj radni Prawa i Sprawiedliwości z Rady Miejskiej Grudziądza. Także jest obecna dzisiaj pani radna Sejmiku Wojewódzkiego, pani Małgorzata Taranowicz. Bardzo się cieszymy. Szereg osób bardzo ważnych, zacnych, którzy sprawdzili się już w działalności społecznej, będzie tutaj w tym biurze, z tym biurem będzie współpracować, będziemy tworzyli tu pewien klimat dobry dla tego miasta, klimat, który da prognozę i dobrą perspektywę temu miastu. Witam także księdza rektora, który dokona dzisiaj, księdza Ludwika Beckera, który dokona także oficjalnego poświęcenia tego biura, bo oczywiście musimy rozpocząć naszą działalność zgodnie z najlepszymi zasadami, bo to biuro służyło także wszystkim mieszkańcom, spełniając ten najlepszy wymiar misji. Oczywiście poproszę tutaj o głos O, przepraszam, nie zauważyłem, bo jest pan Zelmański, nasz honorowy, zasłużony członek PiS-u, fundator wielu tablic pamiątkowych, ale także, jak państwo znacie, po pierwsze prezydenta Lecha Kaczyńskiego, także tu jest współudział pana Zelmańskiego w tym wszystkim, dlatego bardzo się cieszymy, że tak zacne grono osób tworzy tą dzisiejszą uroczystość otwarcia nowego biura Prawa i Sprawiedliwości. A głos przekażę i pani Marzena Draw, przepraszam, za mną jest oczywiście, przepraszam, bo ja już nie wiem, gdzie mam się odwracać, ale dobrze, tak mi to trudno trochę przychodzi, bo ale no jest niezbyt wiele miejsca, ale mamy nadzieję, że dopełnimy tutaj tej uroczystości tak, jak powinniśmy. No i ja przekażę tu głos w zasadzie szefowi naszemu, który tutaj pewnie powie to, co trzeba i najważniejsze rzeczy przekaże, konkretne związane z naszą działalnością. Prosimy, pan Paweł Grzybowski. Szanowni Państwo, jesteśmy przed dzień rocznicy utworzenia w ramach Partii Prawo i Sprawiedliwość nowych struktur terytorialnych. To właśnie te piękne miasto Grudziądz jest stolicą okręgu numer 12. Miasto, które od wielu lat jest bliskie sercu rządowi, naszemu rządowi Prawo i Sprawiedliwości, obecnym tu parlamentarzystom, europosłowi Kosmy Złotowskiemu, którzy to od wielu lat zajmują się wieloma sprawami ludzi, ale też
problemów, wyzwań tego miasta. O tych pewnie za chwilę powie pani minister, pan europoseł, również pan minister. Szanowni Państwo, Grudziądz to miasto wielu szans. Szans również niewykorzystanych, ale perspektywa i środki, jakie płyną dzięki programowi inwestycji strategicznych, dzięki wielu finansowań właśnie rządowych, środków europejskich, pozwala na patrzenie naprawdę z ogromną nadzieją na to, że to miasto będzie rozwijało się jeszcze lepiej. Niedawno otwieraliśmy, byliśmy na otwarciu wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia wielkiej elektrowni gazowo-parowej. Inwestycji, która jest największą tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. To jest dowód na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje obietnice. Zadania również drogowe, społeczne, to dowód, że środki ogromnymi strumieniami płyną do mieszkańców tego pięknego tej pięknej miejscowości i tego okręgu. Także serdecznie dziękuję, że struktura może się rozwijać, ma nowe biuro w centrum miasta i mam nadzieję, to jest też dowód na jeszcze lepszą, jeszcze większą aktywność, choć ona do tej pory przez ostatnie lata była dostrzegana przez nas, dostrzegana przez mieszkańców. Za to serdecznie dziś na ręce przede wszystkim gospodarzy tego miejsca, radnych miasta Grudziądz, pana Krzysztofa Pełnomocnika tego miasta, ale też właśnie przedstawicieli rządu i Europarlamentu. Serdecznie dziękuję. Proszę pani minister Anna Wibicka, proszę bardzo. Tak po kolei, bo właśnie. Szanowni Państwo, dla każdego posła, radnego kontakt z mieszkańcami jest rzeczą najważniejszą. Dlatego ja się bardzo cieszę, że dzisiaj otwieramy to biuro, które będzie właśnie takim miejscem spotkań. Miejscem, do którego będą mogli przyjść mieszkańcy, podzielić się swoimi problemami, ale też przemyśleniami, pomysłami na to, co warto w Grudziądzu i tutaj w powiecie grudziąckim zrobić. I myślę, że to jest warte podkreślenia, że to, co my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości robimy, te inwestycje, które wspieramy właśnie tutaj w Grudziądzu, to zawsze jest odpowiedź na głos mieszkańców, bo wystarczy, że przypomnę chociażby dworzec, którego remont jest planowany, rozpoczął się właśnie niedawno przetarg, ale także to są takie inwestycje jak budowa nowej komendy dla Państwowej Straży Pożarnej właśnie w Grudziądzu, ale to także taka inwestycja jak budowa, modernizacja targowiska przy ulicy Łyskowskiego. Wszystkie te inicjatywy właśnie wzięły się z tego głosu mieszkańców, którzy przychodzili do nas, zgłaszali się, dzielili się swoimi pomysłami, problemami i myślę, że właśnie to jest niezwykle ważne w roli posła, w tym naszym funkcjonowaniu, w ogóle w działalności społecznej, żeby słuchać tego głosu, odpowiadać na niego, podejmować konkretne interwencje i starać się, żeby do naszego regionu spływało jak najwięcej środków, bo my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno zmieniliśmy myślenie właśnie o inwestowaniu. Wcześniej panowało takie przekonanie, że trzeba tylko wspierać największe metropolie, a ten rozwój, ten dobrobyt w jakiś sposób magiczny przeniesie się na pozostałe miasta, nawet na przykład na takie miasta średnie jak Grudziądz. My odwróciliśmy to myślenie, postanowiliśmy bardzo mocno zainwestować właśnie w takie miasta, także jak Grudziądz, żeby pokazać, że niezależnie od tego, jakie jest nasze miejsce zamieszkania, czy mieszkamy w mieście dużym, średnim, w miasteczku, czy na obszarach wiejskich, ten dostęp do różnego rodzaju usług społecznych, ale też do szeroko rozumianego dobrobytu, szeroko rozumianego rozwoju, żeby wszędzie mógł być podobny. I to zadanie konsekwentnie realizujemy. I szanowni Państwo, na koniec ja chciałabym serdecznie zaprosić mieszkańców Grudziądza i w ogóle naszego regionu, którzy chcieliby się spotkać, porozmawiać, do tego, żeby zgłaszać się do nas, zapisywać się na dyżury, na spotkania, bo tak jak powiedziałam, my jesteśmy od tego, żeby słuchać Państwa głosu i my konsekwentnie to realizujemy i ten głos, te pomysły przekuwamy w realne działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po tym wszystkim, co tu już zostało powiedziane i przez Pana Pełnomocnika i przez Panią Minister, to cóż tu jeszcze dodać? Może tylko tyle, że działalność polityczna jest działalnością dla dobra. Zawsze dla dobra mieszkańców, dla rozwoju Grudziądza, dla rozwoju całej Polski, dla rozwoju
całej Unii Europejskiej. Ale działalność polityczna polega nie na tym, że posłowie, urzędnicy działają, tylko na tym, że działają ludzie, którzy z jednej strony nas wybierają, ale z drugiej strony są podmiotem. I podmiotem, który nie tylko sprawia, że polityka idzie naprzód, ale przede wszystkim są podmiotem tego naszego działania. Dlatego otwieramy to biuro tu wspólnie, razem, właśnie po to, żeby tutaj móc się spotykać, żeby tu w tym miejscu mogły się wykluwać nowe pomysły, nie tylko dla Grudziądza, w ogóle dla Polski. Stąd nasza współpraca parlamentarno-ministerialna. Chcemy, żeby to miejsce tętniło życiem, życiem dla Grudziądza, życiem przede wszystkim intelektualnym, które pozwoli nam zmieniać jakość życia mieszkańców i tę jakość oczywiście zawsze podnosić. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że to biuro dzisiaj się otwiera. Dla Prawa i Sprawiedliwości, kiedy tak prześledzić nasze kolejne programy, to zawsze przebija się w nich ten szczególny szacunek dla człowieka, dla jego godności, dla każdego, niezależnie od tego, czy pełni jakąś funkcję, czy nie pełni, czy jest seniorem, czy jest młodym człowiekiem, czy w wieku średnim. Ten program, ta oferta dla Prawa i Sprawiedliwości stara się być właśnie uniwersalna. I także w Grudziądzu myślę, że to jest szczególnie ważne, żeby mieszkańcy Grudziądza wiedzieli, że nie są skazani na ten marazm, który jest im fundowany przez obecny samorząd, przez władze miejskie, że tutaj właśnie w biurze Prawa i Sprawiedliwości, że w moim biurze, tym i tym na Groblowej, że tutaj na co dzień wykuwają się pomysły i propozycje i wykuwa się program dla Grudziądza i dla regionu, że tutaj może być lepiej, że bezrobocie w Grudziądzu może być niższe, że wynagrodzenia w Grudziądzu mogą być wyższe, że oferta gospodarcza, oferta turystyczna, oferta dla seniorów, oferta dla młodych może być w Grudziądzu bardziej atrakcyjna. Dbamy o to na tyle, na ile możemy. Nie sprawujemy tutaj w Grudziądzu władzy, ale ze strony rządowej, ze strony innych organów chcemy nieść to wsparcie dla mieszkańców. Między innymi takim dobrym przykładem może być chociażby to zabieganie o to, żeby w Grudziądzu powstała Państwowa Uczelnia Zawodowa. Mogą być kolejne sukcesy tutaj lokalnych duszpasterzy, którym udało się w niedawnych konkursach otrzymać środki na remonty kościołów zabytkowych, między innymi kościół świętego Mikołaja. Więc w to wszystko się angażujemy i przede wszystkim powiem raz jeszcze, przygotowujemy ofertę dla mieszkańców, tak żeby wiedzieli, że jest dobra alternatywa, że w Grudziądzu może też nastąpić dobra zmiana i wszystkich zachęcam tutaj do tego, żeby to Biuro Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu odwiedzać, żeby przychodzić, zgłaszać swoje pomysły. Tutaj będziecie Państwo wysłuchani, tutaj będą Państwa problemy zrozumiane i tutaj będziemy poszukiwać wspólnie dla tych problemów rozwiązań. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękujemy Panu Profesorowi. Witamy Pana Wojewodę, Pana Józefa Ramlała. W międzyczasie może poprosimy Szefową tutaj trochę, a Pan Wojewoda za chwilę. Nie jest jeszcze trudniej teraz podsumować po wszystkich wystąpieniach. Ja tak naprawdę od roku obserwuję działalność i aktywność mieszkańców i członków i naszej partii Prawa i Sprawiedliwości, ale sympatyków. Jestem po prostu pełna uznania i bardzo mnie cieszy. Często bywam tutaj, bo faktycznie od roku, gdy Grudziądz był dla mnie miastem nieznanym, teraz poznaję jego też problemy, ale bardzo się cieszę, że jest tak duża aktywność właśnie członków Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że to miejsce to będzie dobre miejsce, miejsce, gdzie będą się rodziły nowe pomysły, bo tych pomysłów tutaj jest bardzo dużo i po to też tutaj jesteśmy i pani minister, i pan europoseł, i pan minister służą pomocą. Myślę, że to będzie dobre miejsce. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, bo można tutaj przyjść, porozmawiać o tych dobrych rzeczach i o tych złych. Zapraszamy. Dobre miejsce tutaj na spotkaniach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie pogratulować naszym parlamentarzystom. Świetna lokalizacja
i Grudziądz no, zasługuje na coś takiego, czego jesteśmy tutaj świadkami. To będzie na pewno dobre miejsce, żeby spotykali się również i nasi samorządowcy. Tutaj panu przewodniczącemu też tego gratuluję, bo na pewno podwoje będą tego biura otwarte, ale przede wszystkim dla samych mieszkańców. Ta, podkreślam, bardzo dobra lokalizacja spowoduje, że dostępność tego biura będzie na pewno bardzo dobra i no cóż, Grudziądz, tak jak na początku powiedziałem, zasługuje na to, żeby wreszcie zacząć patrzeć w sposób dynamiczny na jego problemy i szukać możliwości rozwiązywania tych problemów. Serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Panie Wojewodzie. Bardzo może pani radna Sejniku, pani Bogorzata Taranowicz, reprezentuje też panią poseł Joannę Borowiak. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiejsze biuro jest to otwarte. Jestem tu nie tylko jako radna Sejniku, ale też w imieniu pani poseł, następnej pani Anny Borowiak, która jest otwarta na współpracę z państwem, też jest gotowa na rozwiązywanie różnych problemów. Będzie oczywiście też szczerze państwa dyżurowała w tym pomieszczeniu, jeżeli tylko będzie taka potrzeba. To pani poseł przyjdzie, spotka się z mieszkańcami i wysłucha wszystkich próśb. Bardzo pani poseł liczy na współpracę z pełnomocnikiem w Grudziądzu, panem Kosińskim, jak i z pełnomocnikiem powiedzieć panią Magdą Cieślą-Szulc, ponieważ współpraca musi być i powiatu, i miasta. Ja oczywiście też wpiszę się w grafik spotkań, będę dostępna dla państwa. Od roku mieszkam w Grudziądzu, więc też będę chciała spotykać się z państwem coraz częściej. Także uzgodnię dokładnie terminy, podam państwu, kiedy będę dostępna i też będę chciała z wami współpracować. Bardzo się cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość ma w końcu swoje biuro, ma miejsce spotkań. Do tej pory było troszeczkę ciężko z tymi spotkaniami. Prawda, okręg istnieje już od roku. Cieszę się bardzo, że akurat już po tym czasie biuro jest otwarte, dostępne dla wszystkich i zapraszam państwa do współpracy. Dziękuję. Pani Marzena Draf jeszcze chciała, tak? Proszę bardzo, szefowa była. Proszę państwa, no właśnie, jakby z perspektywy takiego spojrzenia w tej chwili z boku, ponieważ przez ostatnie kilka lat byłam szefem okręgu, tego dużego okręgu. Dzisiaj mamy trzy małe okręgi, ale to wcale nie znaczy, że będziemy gorzej pracować. Będziemy wszyscy zaangażowani. Myślę, że ten podział to jest bardzo dobry pomysł i bardzo dobrze realizowany, dlatego że po prostu będziemy jako zarząd okręgowy i jako struktury bliżej państwa. To, że jest w bardzo dobrym punkcie rzeczywiście to biuro, to jest po prostu na plus dla nas jako członków Prawa i Sprawiedliwości, jak również osób, które nas wspierają, ale również i przede wszystkim dla mieszkańców. Ta dostępność rzeczywiście będzie bardzo duża. Myślę, że tak jak do tej pory radni będą mieli swoje dyżury, będzie można się umawiać. My wszyscy będziemy tutaj do dyspozycji państwa. Zapraszam wszystkich po to, żebyśmy mogli się spotykać i żeby realizować to, co jest dla nas wszystkich najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Osoby najważniejsze, które dzisiaj biorą udział w tym akcie ważnym powołania tego nowego biura Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo się cieszymy, że Grudziądz uzyskał takich mecenasów, bo to wiele ośrodków nam może pozazdrościć, że mamy ludzi tak bardzo zainteresowanych problemami miasta. Wiecie państwo doskonale, jak wielkie Grudziądz ma dzisiaj problemy. I te problemy dzisiaj są położone na tacy naszych fachowców, którzy nad nimi się pochylają i patrzymy na nich też z nadzieją, że w perspektywie być może i pewnych zmian, które zajdą w toku wyborów, mówimy o wyborach samorządowych w Grudziądzu oczywiście, przyniosą ten oczekiwaną falę zmian, uwolnienia tego miasta, jeszcze raz podkreślę, uwolnienia tego miasta od pewnych stereotypów, złych stereotypów, które zagościły tutaj i bardzo złych parametrów, które to miasto posiada. A teraz kończąc, a pan jeszcze wiceprzewodniczący chciał z Rady Powiatu. Z Rady Powiatu, tak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Proszę bardzo, pan Mieczysław Kucharski. Witam wszystkim, dobrze. Ja chciałem przekazać komunikat, żeby nie było tak, że nic w powiecie się nie dzieje. Powiat też pracuje, struktury też są, są tutaj radni powiatowi. Chciałbym zaprosić w imieniu pani Magdy Cieśli-Szulc, w imieniu własnym i w imieniu pani minister też na spotkanie w poniedziałek najbliższy na godzinę 18 do GOK-u w Łasinie. Na spotkanie z rolnikami. Myślimy o rolnikach, o polskim rolnictwie i chcemy, żeby była taka szansa spotkania się, porozmawiania o problemach
i o przyszłości polskiego rolnictwa. Zapraszam wszystkich serdecznie, kto chce w tym wziąć udział, kto ma czas i komu problemy rolnictwa są ważne i bliskie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu przewodniczącemu. Jeszcze pani Rada Makowska, króciutko, tak? Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem jedno słowo, że ten piękny tort, który widzimy, to jej dzieło. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja chciałabym rzeczywiście też podziękować parlamentarzystom, że w Grudziądzu otworzyło się dzisiaj biuro i wierzę bardzo, że to szczęśliwy dzień. Miasto obchodzi urodziny i świętujemy wszyscy. I chciałabym z tej okazji również życzyć wszystkim mieszkańcom spełnienia marzeń, oczekiwań, aby rzeczywiście kontaktowali się z nami, bo też jesteśmy do dyspozycji dla naszych wszystkich mieszkańców, żeby to miasto wreszcie było radosne, oddłużone i żebyśmy wszyscy razem wspólnie działali na rzecz tego miasta. Są dyżury, zapraszamy. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców. Każdy poniedziałek od godziny 11 do 13 tu w tym miejscu i służę pomocą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Rozpoczęliśmy dyżury. Tych dyżurów będzie więcej. Oczywiście bardzo cieszymy się także z deklaracji pani radnej z sejmiku, że też będzie dyżurowała, będzie z nami współpracowała. Tego będzie naprawdę dużo. Radni też się zaangażują. A teraz poprosimy już księdza Ludwika o poświęcenie, o dokonanie tego aktu poświęcenia, żebyśmy mogli tu w pełni świadomi i z czystością posługiwać mieszkańcom Grudziądza. Zanim poświęcę ten to biuro, chciałem powiedzieć, cieszę się, że to biuro powstało nie przeciwko kościoła, które jest centrum, można powiedzieć, bo jest najpiękniejszym kościołem w Grudziądzu. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to proszę się do mnie zgłosić. Wszelkie wątpliwości rozwiążę. Druga rzecz, że w tym kościele od 60 lat jest adoracja codzienna, co też jest bardzo ważne i Pan Jezus na nas patrzy. Ale żebyśmy nie patrzyli tylko tak od strony religijnej, która się wydaje czasem mało taka realistyczna, to popatrzmy, że między tym biurem a kościołem jest Mikołaj Kopernik, który patrzy w niebo, ale on patrzy na dzieło Boże i też mówi nam, że Bóg jest z nami. I teraz chciałbym dokonać, żeby nie przedłużać poświęcenia tegoż biura. Módlmy się. Boże, w nas i pomiędzy nami, pobłogosław tę nową przestrzeń pracy i tych z nas, którzy tu każdego dnia będą pracować. Daj nam, prosimy, cierpliwość w słuchaniu tych, którzy tu przyjdą ze swoimi pytaniami, prośbami, czy nawet pretensjami. Duchu Święty, oświeć nas, abyśmy uczynili to miejscem szczerego, oddanego wysiłku, wizji i determinacji, wzajemnego uznania, współczucia dla innych, mądrości w podejmowaniu decyzji. O to wszystko prosimy Cię, dobry Ojcze, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, z którym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Kosma, gdzie jest Kosma? Kosma. Weźcie koła.